ma bardzo silne działanie. Gdzie jest, na przykład są zaskórniki, no to świetnie się tutaj nam sprawdzi. Jeśli faktycznie u nas jakiś problem jest z dyspepsją, no to można je łączyć. W kwiatach spada już zawartość tego olejku i tego azulenu. Roślina nie może być przez wszystkich stosowana, więc zarówno taką nalewkę, jak i tą drugą można tutaj wykorzystać. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będzie o bardzo cennej roślinie, która bardzo korzystnie wpływa na nasz układ pokarmowy. Ale nie tylko, bo hamuje krwawienia, również łagodzi paniom tutaj dolegliwości miesiączkowe i upiększa naszą cerę. Zakwita od czerwca do października, no i zbieramy jej kwiaty, a tak szczerze lepiej by było zbierać pączki tej rośliny. O kim dziś mowa? Jeśli Państwo są zainteresowani i chcą skorzystać z tej cennej wiedzy, no to zachęcam do tego, aby pozostać na dłużej. A ja nazywam się Dominika Bujara, jestem dietetykiem, zielarzem i fitoterapeutą i po raz kolejny dzielę się z Państwem tutaj wiedzą na temat cennych roślin leczniczych. Dzisiaj będzie, zaraz pokażę, o kim dzisiaj będzie mowa. To nasz dzisiejszy bohater. Kwawnik, jak nazwa wskazuje, hamuje krwawienia. Bardzo ma piękne, kremowo-białawe kwiatuszki, w środku żółte pręciki i ma taki gorzkawo-aromatyczny smak. Pierzaste takie listki, po którym właśnie można bardzo łatwo rozpoznać roślinę. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wiosną można jego młode listki zjadać. No jest świetnym takim dodatkiem do sałatków wzmacniających, oczyszczających na początku wiosny. Roślina ta zawiera sporą ilość olejku eterycznego i azulenu. I to jest właśnie w niej cenne, bo ten azulen wykazuje takie silne działanie przeciwzapalne, przeciwwysiękowe, przeciwalergiczne. Najwięcej tak naprawdę tego azulenu, tego olejku eterycznego jest w pączkach kwiatowych, takich jak tutaj. Więc tak naprawdę najcenniejsze są tutaj te pączki kwiatowe. W kwiatach spada już zawartość tego olejku i tego azulenu, więc jeśli nam tutaj zależy na tym bardzo silnym takim działaniu przeciwzapalnym, no to warto właśnie zbierać pączki kwiatowe. Oczywiście roślina ma dosyć twardą łodygę i najlepiej jest ją po prostu tutaj ścinać. Listki widzimy takie drobne, takie pierzaste, charakterystyczne, a tutaj widzimy je bardziej z bliska. I te listki wiosną, takie młode listki, zażywa się, dodaje się do takich sałatek oczyszczających organizm po zimie. Oczywiście to nie tylko tutaj zawartość olejku jest ważna, bo też są różne substancje goryczkowe. Zawiera też flawonoidy, które też świetnie wpływają tutaj na nasze naczynia krwionośne, ale też są i kumaryny, śluzy, żywice i laktony sekwiterpenowe także, które wykazują działanie przeciwnowotworowe. Co istotne, roślina ta zawiera też sporą ilość tutaj minerałów. Zawiera wapń, zawiera żelazo, fosfor, cynk, również witaminę K, witaminę C, witaminę B1, cholinę, kumaryny. Jest bardzo tutaj cenna. Uważam, że warto z niej korzystać. I przede wszystkim oddziaływuje bardzo korzystnie na układ pokarmowy. Hamuje tutaj różnego rodzaju stany zapalne, reguluje pracę jelit, zarówno gdy są zaparcia, jak i biegunki, jest w stanie nam tutaj uregulować tutaj pracę układu pokarmowego. Działa rozkurczowo, w przypadku właśnie bóli brzucha może znaleźć zastosowanie, ale gdy też są takie problemy z wydzielaniem tutaj enzymów trawiennych, gdy na przykład nasz żołądek nie wydziela wystarczającą ilość kwasu solnego, albo jest problem tutaj z czustką, czy też z wątrobą, dlatego że działa żółciopędnie, też żółciotwórczo, no i wzmaga też wydzielanie soku czustkowego, ale też i soku jelitowego, więc będzie też ułatwiała wchłanianie. No i oczywiście, jak nazwa wskazuje, kwawnik, czyli działanie przeciwkwotoczne, zwiększa krzepliwość krwi i dlatego też jest polecana w chorobie wrzodowej, ma bardzo silne działanie. I można powiedzieć, że jest siostrzyczką rumianku, ale tak naprawdę o silniejszym działaniu przeciwzapalnym. No i ma działanie przeciwalergiczne. Warto tutaj z niej skorzystać. Łagodzi paniom tutaj obfite miesiączkowanie, bolesne, gdy właśnie są bóle. To tutaj warto robić sobie napary z tej rośliny, ale też warto robić kąpiele, bo można ją stosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Gdy są na przykład mięśniaki, albo są na przykład stany zapalne jajników, macicy, jakieś upławy,
to tutaj można robić kąpiele tutaj z tej rośliny, ale możemy też robić różnego rodzaju nasiadówki, płukanki. Również w przypadku choroby hemoroidowej może być świetnym remedium. Zwiększa nam ilość czerwonych kwinek, więc jak najbardziej, jeśli panie, które mają tutaj problem z jednej strony z dużą utratą krwi i jeszcze wiemy, że przez to też cierpi tutaj cała morfologia, no to one tutaj skorzystają z tego jeszcze raz tyle, dlatego że zwiększy się im też liczba czerwonych kwinek, więc super sprawa. Też świetnie ten surowiec działa w przypadku stanów zapalnych skóry. Czy to będą jakieś owrzodzenia, czy to jakieś będą egzemy, wypryski, zmniejsza wydzielanie też sebum. I tu na przykład w przypadku tłustej cery z trądzikiem, gdzie jest, na przykład są zaskórniki, no to świetnie się tutaj nam sprawdzi. To co powiedziałam, no bo tu jest kwiat w pełnym rozkwicie, a tego azulenu i olejku eterycznego tutaj znajdziemy najwięcej. I jak zbieramy tą roślinę, to warto sobie pozbierać właśnie te pączki. Kwiaty oczywiście też można jak najbardziej pozyskać. Można je powiązać w takie pęczki i suszyć właśnie gdzieś w takim przewiewnym, suchym miejscu. Jest to dosyć sztywna roślina, nie ma sensu tutaj całej ścinać. Tak naprawdę najcenniejsze są te kwiaty albo pączki, zależy na jakie stadium tutaj rośliny napotkamy. I tutaj właśnie zachęcam sobie zbierać głównie te górne szczyty. Oczywiście najlepiej kwiaty, troszkę liści też możemy pozbierać, ale najcenniejsze są kwiaty, te pączki kwiatowe. Można oczywiście ściąć tą roślinę i rozwiesić, tworzyć takie pęczki i je rozwiesić w jakimś suchym, przewiewnym miejscu, żeby nam szybciej przeschnęła. Oczywiście tutaj raczej nie ma problemów ze schnięciem. Ma bardzo sztywną tą łodygę, taką twardawą i często jest ją ciężko zerwać. Dlatego tutaj lepiej oczywiście nie szarpać tej rośliny, tylko tutaj z jakimś sekatorem czy nożyczkami obcinać po prostu te górne jej pędy. I tutaj w przypadku choroby wrzodowej żołądka czy jelit warto na przykład sobie zrobić taką galaretkę z tej rośliny, bo wiemy, że żelatyna, ogólnie aminokwasy, białko będzie nam ułatwiało gojenie, naprawę tutaj uszkodzonej śluzówki na błonka. Więc największy błąd, jaki można zrobić w przypadku choroby wrzodowej, to unikanie białka. My potrzebujemy właśnie białek, aminokwasów do tego, żeby ta śluzówka mogła się zregenerować. Oczywiście ważna jest też odpowiednia podaż wody, bo bez tego nie ma. Ale właśnie to jest taka fajna sprawa, że tutaj można zrobić sobie taką galaretkę z tego świeżego kwawnika. No i zażywać po parę łyżek dziennie w przypadku tutaj na przykład choroby wrzodowej. Oczywiście galaretkę możemy też zastosować zewnętrznie, żeby naszą skórę tutaj upiększyć. W przypadku właśnie jakichś kwawień, ran drobnych, oparzeń, to taka galaretka też może nam złagodzić stan zapalny, zmniejszyć właśnie to oparzenie. Będzie się szybciej goiła, ta skóra regenerowała, więc to też jest taka opcja. Tak jak powiedziałam, można też robić kąpiele w tej roślinie w przypadku zapalenia układu płciowego, ale również gdybyśmy mieli na przykład jakieś stany zapalne oczu, to tutaj taki krótki wywar z tej rośliny można by tutaj wykorzystać do tego, żeby nałożyć na oczy taki kompres na te 20 minut, żeby tutaj zmniejszyć stan zapalny tych oczu. Taka możliwość też istnieje. Jak chodzi o taki potencjał kosmetyczny, można również sobie maseczki tutaj robić z tej rośliny. Świeże kwiaty rozdrobnione w przypadku takiej cery trądzikowej, tłustej, to tutaj zmieszać z takim rozbełtanym białkiem jaja kurzego i nałożyć sobie na twarz na 20 minut, oczywiście pomijając okolice oczu, na te 20 minut i spłukać ciepłą wodą. I to bardzo fajnie będzie też tutaj hamowało stany zapalne, działało zwężająco na pory, no i będzie hamowało ogólnie stany zapalne. Panie, które mają cerę taką bardziej suchą, również mogą wykorzystać tutaj to ziele, ten kwiat w taki sposób, że też rozdrobnione ziele tutaj miksują sobie ze śmietaną i z odrobiną miodu i nakładają sobie taką maseczkę na twarz. I to jest taki sposób, jak tutaj można wykorzystać kosmetycznie. Oczywiście nasze włosy też tutaj skorzystają z tego działania przeciwzapalnego. Nasza skóra głowy
która jest zapalona, na której jest łupież. Również tutaj warto wykorzystać do tego, żeby nacierać tą skórę. Można robić płukanki, można robić wcierki. Będzie też wzmacniało nasze cebulki włosowe, hamowało nadmierne wydzielanie łoju, czyli jak jest taka tendencja właśnie do tłustych włosów, do nadmiaru sebum, to jak najbardziej tutaj ten kwawnik nam się sprawdzi. Zachęcam do tego, żeby spróbować. I tutaj takie napary, które robimy w przypadku problemów żołądkowych. Najprostsza sprawa, łyżkę rozdrobnionego surowca zalewamy wrzątkiem wody, odstawiamy 30 minut pod przykryciem i 3-4 razy dziennie wypijamy sobie taki napar. Z tej rośliny oczywiście można zrobić intrakt, że właśnie świeżą roślinę zalewamy gorącym alkoholem. To może być alkohol 40-60%. Ja bym tutaj chyba jednak tą 60 wybrała. Może być proporcja 1:10, ale również 1:5, zależy o co nam tutaj chodzi. Bardziej stężone wyciągi można później wykorzystać do przemywania skóry zapalonej, chorej, a ta taka proporcja 1:10 będzie miała oczywiście szerszą gamę substancji aktywnych, więc zarówno taką nalewkę, jak i tą drugą można tutaj wykorzystać. Można też wyciść sok z tej rośliny i również zakonserwować spirytusem proporcji 1:5. Jedna część soku zalewamy 5 częściami tutaj spirytusu i to jest też taki sposób. I później taki sok zakonserwowany możemy zażywać po łyżeczce w odrobinie wody pół godziny przed posiłkiem. Do tego, żeby właśnie poprawić pracę układu pokarmowego, żeby zwiększyć kwasowość żołądka, zwiększyć wydzielanie żółci, soku trzustkowego i jelitowego. Czy będą jakieś wzdęcia, czy jakieś skurcze, czy jakieś kolki, czy jakieś fermentacje jelitowe, kwawnik będzie nam tutaj mógł pomóc. Więc jak widzimy, super sprawa. I to nie jest tak, że tylko jedna roślina działa na jedną sprawę, bo jak widzimy, te rośliny tak naprawdę działają bardzo szeroko. Działają na kilku frontach tak naprawdę i tutaj warto sobie ten kwawnik łączyć, czy to z piołunem, czy na przykład z bobrkiem, czy też na przykład z goryczką, do takiego większego wydzielania tych soków trawiennych. Jeśli faktycznie u nas jakiś problem jest z dyspepsją, no to można je łączyć. Również dziurawiec tutaj może być w takich mieszankach. Więc taka opcja tutaj istnieje. Pokażę Państwu z bliska. Dzisiaj jest bardzo taka słoneczna pogoda, ale myślę, że widać go dobrze. I tutaj jego listki, takie pierzaste, piękne, mięciutkie. Zerwę jeden listek, żeby go bardziej pokazać. Jakby taki mysi ogonek, można powiedzieć. No i widzimy, może też porastać tak do metra, zależy. Lubi bardziej takie suche miejsca, jakieś takie łąki, takie słoneczne miejsca, przydroża, bo tu akurat jestem w lesie, więc jest na skraju lasu i tak naprawdę jak Państwo się wybierają do lasu, to najwięcej skarbów, najwięcej cennych roślin to jest naprawdę tak na skraju lasu, bo tam jest, nie ma takiej dużej konkurencji, te drzewa nie porastają tak wysoko, a tutaj one mają tak naprawdę zapewniony dostęp do światła i dlatego idąc w głąb lasu nie oczekujmy, że nie wiadomo co tam napotkamy. Nie napotkamy. Najwięcej roślin tak naprawdę jest na skraju lasu. To jest oczywiście taka moja tutaj dygresja mała i myślę, że zarówno panie, które cierpią tutaj na bolesne jakieś miesiączki, na silne, obfite kwawienia, skurcze, czy też mamy problemy jakieś tutaj trawienne, stany zapalne jelit, jak choroby wrzodowe, czy też nasza skóra jest po prostu w złej kondycji, jest zapalona, zaczerwieniona, no to tutaj możemy z tego kwawnika tutaj skorzystać. Widzimy, że bardzo cenna roślina i warto z niej korzystać. Mamy czas oczywiście do października, ale nie ma co czekać. Jeśli mamy sposobność, pójdźmy w teren i korzystajmy. Korzystajmy, póki się da. No i suszmy. Im większe zapasy, tym lepiej. Ja tak przynajmniej uważam, bo kwawnik znajduje zastosowanie w wielu mieszankach, czy to właśnie jakichś takich ginekologicznych, czy też właśnie trawiennych, czy też na stany zapalne skóry. Warto o nim pomyśleć. Oczywiście, jak to zawsze bywa, roślina nie może być przez wszystkich stosowana.
przeciwwskazanie jest ciąża, stosowanie leków rozrzedzających krew, czy też jakieś problemy z krzepliwością krwi, dlatego że on zwiększa krzepliwość krwi, więc na to musimy tutaj zwrócić uwagę. No i jest to roślina z rodziny astrowatych złożonych, więc jeśli ktoś jest uczulony na, powiedzmy, rumianek albo ogólnie na te rośliny złożone, no to może wykazywać reakcję alergiczną, więc zawsze wpierw sprawdzajmy, czy w ogóle nam ten kwawnik będzie pasował, czy nas nie będzie alergizował po prostu. To jest zawsze ku przestrodze. O tym muszę też powiedzieć, nie chcę straszyć, ale uważam, że to moja powinność powiedzieć też o przeciwwskazaniach. Myślę, że to tyle. Ja jestem ciekawa, czy Państwo kwawnik zbierają, przetwarzają, co z niego robią, jak się Państwu sprawdził. No i jeśli Państwo pierwszy raz słyszą o kwawniku, no to myślę, że teraz już będą mogli w końcu z niego skorzystać, że pójdą w teren i nazbierają go. Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do tego, żeby zainteresować się tym kwawnikiem, bo widzimy, że bardzo cenna roślina. Co jakiś czas się zdarza, że ktoś ma jakąś chorobę wrzodową, ma hemoroidy, ma zapaloną skórę, ma problemy trawienne. Ja myślę, że każdy z nas tutaj może znaleźć sojusznika, bo są różne okresy w życiu, no i czasem potrzebujemy coś na już, a nie mamy. A tu taki kwawnik może nam stanowić pomoc, czy to przy oparzeniach, czy to przy ranach, czy jakichś problemach, stanach zapalnych w układzie pokarmowym. On nam pomoże. Stosujmy go, bo to bardzo piękna roślina. Oczywiście można go też zaprosić do siebie, ale ja uważam, że on już tak naprawdę wie, gdzie ma rosnąć i tam tak naprawdę ma swoje najcenniejsze właściwości. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z tematami zdrowia i roślin leczniczych. Zapraszam na kolejne spacery i do zobaczenia następnym razem. Pa!